Grzegorz Burek, redakcja Globenergia. Znajdujemy się w przeuroczej scenerii Pałacu w Sulisławiu, który zapewnia komfort i spokój swoim gościom, a także w ekologiczny sposób dostarcza ciepło za pomocą pomp ciepła. Dzisiaj poznamy ten system oraz garść pożytecznych informacji dla pragnących zastosować pompy ciepła również u siebie. Z nami pan Piotr Jacewicz, firma Sanito, która zaopatrzyła ten oto piękny obiekt w pompy ciepła. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z jakim systemem mamy tutaj do czynienia? Mamy tutaj zaprojektowane pompy ciepła na odwiertach pionowych, które wspomagają ogrzewanie tego budynku. Jako źródło szczytowe zostały kotły olejowe, które tutaj są od wielu lat. Praktycznie pompy ciepła zaopatrują budynek w 90% ciepła, również ciepło do basenu i ciepła woda użytkowa dla gości. Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i dalej serwisujemy te urządzenia w całej maszynowni. Liczymy na to, że nam pan pokaże ten cały system grzewczy. Tak, zapraszam. Dotarliśmy właśnie do pomp ciepła. Tak, widzimy tutaj kaskadę pomp ciepła Danfoss, 2 razy po 42 kW. Jedna z pomp właśnie się uruchomiła, więc sami słyszymy, że praca jest bardzo cicha, to jest głośność mniej więcej dużej lodówki, dużej zamrażarki. Bardzo ciche urządzenia, bardzo wydajne. Właśnie tutaj te czarne rury, które widać za nami zaizolowane, to jest wejście z odwiertów, które później zobaczymy. Tutaj widzimy z boku urządzenie, które odzyskuje ciepło odpadowe z pomp ciepła, czyli każdy kilowat mocy jest wykorzystany. To ciepło odpadowe ma służyć do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Taki wielki obiekt, a widzimy, że w sumie cały węzeł cieplny tak niewiele miejsca zajmuje. Tak, mamy tutaj kaskadę do pomp ciepła, ogrzewamy cały kompleks hotelowy, basen, ciepłą wodę, a mamy tu pokoje i apartamenty hotelowe, więc jest ogromne zapotrzebowanie. W sumie 1500 litrów ciepłej wody użytkowej gotowe natychmiast do odbioru i te dwie pompy ciepła praktycznie w 90% zaspokajają potrzeby tego obiektu. Co jako inwestor powinniśmy tutaj ustawiać, zrobić? Znaczy musimy wygospodarować niewielkie pomieszczenie, jak tutaj widać, zajmujemy tutaj 3 na 4 metry, żeby te urządzenia ustawić. Nawet nie potrzebujemy wentylacji, jedynie potrzebny jest prąd po to, żeby to mogło funkcjonować. A czy podczas eksploatacji powinniśmy coś tutaj ustawiać, jakieś parametry, coś przestawiać? Urządzenia działają bezobsługowo, raz na rok zalecany jest serwis, by utrzymać gwarancję. Do urządzeń zawsze jest możliwość podejrzenia online przez internet. Czyli wyjeżdżając gdzieś na wakacje czy w delegację mogę zaglądnąć do swojego obiektu, zobaczyć czy tam wszystko pracuje, tak? Dokładnie tak. W razie awarii my jako firma instalująca te urządzenia pierwsi dostajemy informacje na SMS-a lub maila, że coś jest nie tak. Czy zdarza się tak, że niektóre awarie są załatwiane zdalnie? Tak, tak, dokładnie. Wystarczy zresetować czy przestawić parametry i mamy zdalną obsługę urządzeń. Czyli dzięki podłączeniu do internetu serwis jest szybszy i czasami obywa się bez wizyty technika. Dokładnie tak. Są to przede wszystkim korzyści też dla klienta, który ma natychmiast rozwiązany problem, no i mniejsze koszty dla firmy serwisującej, która nie musi na darmo podjeżdżać do każdego urządzenia. Jaki układ grzewczy w budynku zasilają te pompy ciepła? Ten budynek ze względu na swoją architekturę i konserwatora zabytków, tam gdzie się dało, zostało zaproponowane ogrzewanie podłogowe, ale tam gdzie konserwator zabytków nie pozwolił, są instalacje grzejnikowe. Podejdźmy może teraz do dolnego źródła, czyli miejsca skąd pompy ciepła czerpią swoją energię. Tak, zapraszam. Znajdujemy się w pięknym zielonym miejscu, skąd, jak rozumiem, pompy ciepła czerpią swoją energię. Tak, właśnie w tym miejscu mamy wykonane odwierty, 1600 metrów odwiertów na głębokość 135 metrów. Jedynym miejscem właśnie jest ta studzienka, widocznym.
Tutaj pod tym trawnikiem mamy wykonane właśnie te odwierty. To jest piękna, zabytkowy teren parku pod konserwatorem zabytków, ale gdyby ktoś chciał, to tutaj można wykonać parkingi, można coś wybudować, odwierty temu nie przeszkadzają. A się nie chce wierzyć, tyle miejsca, tyle energii z podziemi wydobywane, a pan mówi, że tylko jest jedno gdzieś miejsce, w którym możemy zobaczyć nasze dolne źródło. Proszę nam pokazać. Tak, proszę za mną. Czyli wszystko, co jest widoczne, jeśli chodzi o pompy ciepła w tym ogrodzie, to jest jedynie pokrywa tej studzienki. Dokładnie tak. A co tam się mieści w środku? Rozdzielacz z przyłączami dolnego źródła plus zawory odcinające poszczególne pętle. Pojawiają się pytania do inwestorów, czy dolne źródło w jakiś sposób trzeba serwisować. Tak naprawdę zaglądamy tam raz na rok, sprawdzając szczelność, ewentualnie korygując parametry rotometrów. Tak naprawdę większość osób zupełnie nigdy tam nie zagląda. Dolne źródło dla pompy ciepła to druga część inwestycji, ale być może najważniejsza. Jakie etapy powinien przejść inwestor, który się na to zdecydował? Przede wszystkim to jest projekt. Trzeba wykonać dokładny projekt zapotrzebowania ciepła budynku, żeby określić ilość odwiertów, jaką należy wykonać, tak żeby po prostu nie było z tym związanych jakichś problemów, później niedoboru ciepła z ziemi. Trzeba wykonać projekt geologiczny, który robi się na zgłoszenie, czyli nie wymaga jakichś tam specjalnych pozwoleń. Po wykonaniu odwiertów dobrze jest zatrudnić geologa, który na mapie naniesie, gdzie odwierty zostały wykonane, i robi się projekt geologiczny powykonawczy, żeby nanieść rzeczywisty stan gruntu, jaki zastaliśmy po wykonaniu odwiertu. Ile trwała cała inwestycja? Inwestycja trwała około 2 miesięcy, oczywiście w etapach. Odwierty trwały 3 tygodnie i wykonanie kotłowni również około 3 tygodni. Wcześniej trzeba było przygotować wszystko, całą dokumentację plus projekt. Pan Jerzy Bar, inwestor, witam serdecznie. Witam. Dlaczego pompy ciepła? No nie tylko pompy ciepła, ale pompy ciepła również. Obiekty tego typu zabytkowe jak Pałac Sulisław borykały się zawsze i borykają się do tej pory z problemem ogrzania. Więc myślę, że takim dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie w energię odnawialną. I pierwszym naszym krokiem było założenie plantacji wierzby energetycznej, który powodował to, że ten pałac miał środki do tego, żeby mógł ulec rewitalizacji. Następnym etapem były pompy ciepła i te pompy są tutaj zamontowane i okazało się, że nawet doszliśmy do takiej chwili decyzji, że zdemontowaliśmy kaskadę olejową i w to miejsce zamontowaliśmy pompy ciepła, bo po 1,5-rocznym eksploatowaniu widzimy, że jest to bardziej opłacalne. Rozumiem, czyli zanotowaliście Państwo niższe wydatki, które odpracowują w jakiś sposób inwestycje? Niższe wydatki też, jest pewien taki komfort. Przy założeniu najpierw tak zwanej kaskady olejowej musieliśmy dbać o to, żeby były te zbiorniki napełniane i były to dosyć jakby tak pod względem bezpieczeństwa w jednym miejscu musiała być duża zgromadzona ilość oleju. A na dzień dzisiejszy bezobsługowe pompy ciepła według mnie spełniają wszystkie nasze oczekiwania. Komfort, piękno hotelu, ekologia. Także wypada Państwu tylko pogratulować. No dziękuję oczywiście bardzo. To jest zgodnie też z tym obiektem, w którym się mieści centrum Ajurwedy. Nazywa się to Bandari Ajurveda Health Center. Pan Chandra Bandari był ambasadorem w Polsce ambasady Indii. Zapraszamy w lipcu albo zapraszamy na naszą stronę sulisław.pl, tam można się wszystkiego dowiedzieć. No i redakcja również zaprasza na stronę www.sulisław.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.